tym akurat... Ja ci powiem, ja się o chłopaków czasami obawiam, wiesz? To są zajęcia dla dzieci, ale oni sobie mogą mnie poradzić. Dobrze, to co? Zapraszamy gościa. No tak, 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 bo jestem ciekawa. Chodź, Moniko, Moniko. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Cześć, Rudzia. Dzień dobry. Monika Kubica-Skaba. Tak. Osoba, która się zajmuje animowaniem, kreowaniem, nauczaniem dzieci, głównie pracą z dziećmi. Ale co ty wiesz gadać? Sama niech powie. Właśnie. Powiedz nam, czym ty się zajmujesz, bo przyniosłaś tu mnóstwo różnych rzeczy i ja zgłupłam. Zgłupłaś, Trudzia. Bardzo się cieszę, że zgłupłaś, bo trochę przyniosłam to dzisiaj dla ciebie. Dla mnie? Tak, no oczywiście, że dla ciebie, przecież jesteś gwiazdą programu. Ale do rzeczy. Ja pracuję z dzieciakami i to z takimi zupełnie malutkimi, bo w sumie taka praca z dzieciakami zaczyna się już gdzieś od 3 roku życia. Na początku im śpiewamy i jest fajnie, ale później, jak już dzieciaki zaczynają wiedzieć, że jest świat i coś wokół nich, to wtedy zaczyna się ta najfajniejsza praca, czyli ta praca kreatywna z nimi. I tutaj przyniosłam coś, co często na takich zajęciach z maluchami albo z takimi troszeczkę starszymi dzieciakami wykorzystuję. No, ale moment, 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 moment! Ja zawsze słyszałam, dobre dziecko się same zabawi, nie? No tak. Czyli je zostawiamy i sobie idziemy, my tam możemy jakąś tam kawkę strzelić. No jak masz takie dziecko, Trudzia, że ci się samo bawi, no to super. Ale najważniejsze jest też to, żeby temu dziecku dać coś do zabawy. I to, co mu damy, to zależy... To, co mu dasz, to może jego kreatywność rozbudzić albo w pewnym stopniu ograniczyć. A, czy ja mogę też pytanie zadać? No dobra, niech ma, nie? A jak pobudzamy kreatywność? Co robimy? Czym się bawimy? Co do tego używamy? Wiem, że mamy tutaj zdjęcia, na których to będzie można wszystko zobaczyć, ale powiedz jeszcze, no bo... Kupuje się czasami bardzo drogie zabawki, a często jest tak, że dziecko się woli pobawić pudełkiem z zabawek. Właśnie, pudełko z zabawek, patyk, kamień, wszystko to, co nie narzuca. Dziecko, dasz mu grzebień, on nie wie, że to jest grzebień. No właśnie. Albo dasz mu widelec i stwierdzi, że to grzebień, tak? Dziecko poznaje, doświadcza i szuka tych znaczeń. Często właśnie też jest tak, że na przykład dziecko zamiast jeść się bawi. Czemu się bawi? No właśnie. Bawi się, bo chce poznać, co to jest. I to jest ta właśnie jego kreatywność, którą my możemy rozwijać, czyli dajemy mu niegrające, świecące, drogie, piszczące zabawki, czy jasne, że też, bo też są fajne, ale dajemy mu proste klocki, pudełka, tak naprawdę rzeczy, które gdzieś często w domu uważamy za śmieci. Dziecko ma naturalną kreatywność i właśnie wykorzysta z tego, zrobi z tego coś fajnego. Czyli u dziecka ta kreatywność jest naturalna. Dziecko samo do tego będzie dążyć, samo będzie kolorować, samo będzie rysować. Ja też właśnie, no, mam dwie córeczki małe, pozdrawiam. I one też potrafią ze wszystkiego tak naprawdę takie rzeczy wymyślić. Aczkolwiek ważna jest to rola rodzica, no bo tu się często słyszę, tato, chodź mi coś pomóż, a ja też zauważyłem, że jak samemu się do dziecka wychodzi z czymś, patrz jakie mam fajne pudełko, no bawimy się lepiej. Jaka rola jest rodzica w tym wszystkim? Kawę pić? Nie kawę Tak, pić. Kawę pić też, bo tak. Jak kawy nie wypijesz, to może być ciężko. No, to tak. Ale przede wszystkim pokazywać i nie ograniczać. Czyli nie mówić mu, to jest klocek, masz go złączyć z drugim klockiem i wybudować z tego taką wieżę. Tylko zobacz, co z tego możemy zrobić? Możemy coś z tego zrobić? Nie, właśnie nie sugerujemy, tylko pozwalamy dziecku, żeby samo z tego coś tworzyło. I właśnie im mniejsze dziecko, tym większą ma taką to pole kreatywności, bo nie jest już ograniczone przez żadne schematy. Starsze dzieci już mają takie zastanowienie się, no dobra, ale to jest łyżka, no to jeżeli to jest łyżka, to czemu ja mam zrobić z tej łyżki lusterko? No właśnie. No, ale ja zauważyłam, że tu jest takie ryzyko. Jakie ryzyko? Ja na przykład znam niektórych ojców, że to jest taka sytuacja, że potem strach wejść do tego pokoju, jak oni się razem bawią. Ale czy to jest coś złego? Czasami jak jest pokój do remontu, to może, nie? Ale może się skończyć na kreatywnym remoncie i na pomalowaniu wspólnych ścian. Racja! Masz rację, słuchajcie, drogie panie! Więc w takim razie, jeżeli macie ochotę, to wasze dzieciaki tak ojca namówić, ale tam szalej z nimi, szalej! A potem przychodzicie z roboty, no i patrz, coście narobili. Maluj! Dobra, ale mamy tutaj mnóstwo rzeczy. Co z tym zrobimy? Właśnie, ognisko. To są klocki, które... Których mam bardzo, 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 bardzo dużo i przyznam się szczerze, że dziecko w każdym wieku jest w stanie z nich coś zrobić. Dziecko, okej, ale właśnie tatusiowie najbardziej bawią się tymi klockami tatusiowie. Powstają bardzo proste konstrukcje, ale z czasem, jak dziecko zaczyna się tym bawić, powstają niewiarygodne budowle. Prowadziłam kiedyś półkolonie dla takich już starszych dzieci, które wiadomo, już troszeczkę trudniej zainteresować. Największą radością dla nich było, jak wysypaliśmy im klocki i oni na całej przestrzeni mogli stworzyć miasta, fortece, drogi i wszystko właśnie dzięki tym klockom, które tak naprawdę są
kawałkiem drewienka. Kantówką. No dokładnie, można sobie w domu takie ale stworzyć. Jeszcze coś mamy. Tutaj leżą jakieś kawałki sklejki, tu leżą jakieś nietypowe poduszki. Kawałki sklejki. To tak na dobrą sprawę jest tangram, który znacie mniej lub bardziej, ale ja go wykorzystuję właśnie w taki sposób, że kładę dzieciom elementy, które są średnio atrakcyjne. To pokaż, tak? pokaż. I co? Co my z tego możemy zrobić? Co my z tego zrobiliśmy? Masz jakiś pomysł na to? Co z tego możemy zrobić? No ja to taki najprostszy. Taki najprostszy to ten, bitwa pod Grunwaldem. No okej, dobra, więc stworzymy z tego jakiegoś rycerza, co? O, rycerza! Dobra? Stwórz rycerza, może być? Mamy widzicie głowę, tego rycerza? Bo ja kask, się nie jakiś brzuch, będziemy musieli mu tu stworzyć. No. I co? Ręce? No mogą być ręce, no. Mogą być ręce. Niech ma! Niech ma ręce. I konia. Konia, no dobra, no to dajemy konia. Wszystko tak na dobrą sprawę. Co ci sugeruje twoja wyobraźnia? I to, co tutaj widzisz, to wszystko z tego możesz zrobić. Także może być i koń. To są proste kształty. Trójkąt, tak, kwadrat. Nie bawimy się w coś takiego, bo czasami u dorosłych pewnie się pojawi, a jakby to jednak ta głowa miała kształt głowy, a ręka miała kształt ręki. U dziecka... Nie, nie budujmy dziecku takiego, że to tak musi wyglądać. Baw się. To już jest właśnie nasze uschematyzowanie, że to musi być okrągłe, a to musi być kwadratowe. Nie, nie, pozwólmy mu na to. Pozwólmy mu widzieć tam głowę. Dobrze, a o co chodzi z tymi poduszkami? Bo tu są takie poduszki. Tak. Właśnie ja się czuję z nimi związana, bo też są z Polaru. Też są z Polaru, Trudzia. I też właśnie specjalnie dla ciebie. To o, często właśnie sobie wykorzystuję. Możesz się położyć. O, możesz się położyć i to już jest pierwsze działanie kreatywne, które z tą poduszką można zrobić. To najczęściej wykorzystuje. No to kładź się. To, jest, ja bym to najczęściej wykorzystuje. Chętnie tak kreatywnie, tak sobie leżał, no. No ja właśnie tak czasami się wydaje. No i co dalej? Wykorzystuję na zajęciach teatralnych. O. Tak, więc myślę, że ty sobie z tym doskonale poradzisz. Czyli Trudzia, mamy kółeczko, poduszeczkę. Tak, poduszkę. Co możesz z nią zrobić? Cztery zastosowania. No jedno już miałaś, więc cztery spanie. Jeszcze. Spanie, świetnie, dobra, to jest pierwsze. Czekaj, daj mi włożyć tutaj do łapek. O! Być albo nie być. O, to jest czaszka Jurika. Super. O, to jest pytanie. Dobrze było? Świetnie, ekstra. Jeszcze... No nie, no kapelusz to chyba nie bardzo. A czemu nie? Ale mogę... O, mogę... Mogę go zrzucić na ziemię! Mogę go zrzucić na ziemię i dzieci w tym momencie zaczynają robić właśnie to. Ty nie kop, bo ty popsujesz. A, dobra, czyli co, na przykład mogę sobie myśleć, że to jest moja kapeczka. Możesz mi to tak na głowie potrzymać? Mogę ci potrzymać. Taki masz toczek twarzowy. Ty dzisiaj widziałam, szukałaś kapeluszu. Dama. To myślę, że to może być takiego. No i tu mamy kółeczko prostszą wersję. No i uwaga, co może być z krzyżyka. Przypomnę, że jego może troszeczkę tak powyginać. Ja wiem. Czekaj, trzymaj go tak. Tak? O, nie, tak, przekryj troszkę, tak, o. Piraci. Może być? Może być. Może być. Ale mogę z tego konia zrobić, na przykład jeszcze możesz, wskakuj. Czekaj. No. O, patataj. I to o to chodzi? Tak, właśnie. Czyli o to ja chodzi. Się wygłupiam? I to chodzi o to, żeby się wygłupiać? No tak, to chodzi o to, żeby się wygłupiać, żeby się bawić, żeby się dobrze bawić, żeby się nie ograniczać. I nie ograniczać naszych dzieci. I właśnie. I to tutaj jest zadanie. Dla państwa, dla dorosłych, dzieci nie ograniczamy. Oczywiście, jak nagle dziecko stwierdzi, tato, pobawimy się nożami albo tą twoją nową wiertarką, to jednak uważać. Aczkolwiek takie zabawki, jeśli dziecku przyjdzie do głowy, że to jest właśnie smok, tygrys, nieważne co, nie mówmy mu, że tygrys jest w paski. A może jakiś nie jest? No właśnie, widzieli państwo tygrysa w paski na własne oczy? To może to są wszystko fotomontaże, one nie mają pasków. No tak, a skoro dorośli i kreacja, to ja myślę, że warto zajrzeć do naszych chłopaków. No ja powiem ci szczerze, ja się czasami o nich obawiam, no. Aż tak? Także dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Monika z nami zostaje, bo tam chłopaków będzie szkolić, ale oni tam coś popsuli. Zobaczmy, co psują. Te łączniczki. Ale przecież to jest za nisko, ej. Ja zabieram łączniki. To miało być tutaj połączenie. Moje. Zostaw mi rurkę, rurki są moje. Daj to. Ja bardziej potrzebuję tych łączników niż ty. No. Stary, przecież to sam nie ma końcówki, stary, to nie ma końcówki. Co żeś tu zrobił? O, co to jest? No popatrz, ja tu zrobię taki komin. Jeszcze ty lepiej się zajmij dołem, bo jak konstrukcja, to zawsze na dole ci padnie. No jesteś. No, widzę, że ty z majsterkowaniem to nie masz za wiele wspólnego. No, staram się jak mogę. A ja powiem państwu, że majsterkowanie to wyzwanie.